Kochani, jesteśmy już na sztucznej nawierzchni. Witamy jeszcze raz z Orlika, Tomaszów Arena, 2 kilometry od naszej kruszyn areny. Słuchajcie, w indywidualnym treningu trener Mateusz z Gutkiem. Kochani, no, cały czas czekamy z naszą edycją Trenuj z trenerem Mateuszem i z Gutkiem. Taki mistrzowski trening chcemy dla Was przygotować, serię, natomiast to nie jest jeszcze ten moment, to nie są jeszcze zajęcia, to nie jest jeszcze film z tej edycji. Dzisiaj indywidualnie przy święcie niepodległości 11 listopada, kochani, wykorzystujemy nie najgorszą aurę jak o tej porze roku, dlatego że temperatura jest ciepła, mamy kilkanaście stopni, jesteśmy z szabełkami, właśnie Kudełek pije ciepłą herbatkę. Przyjechał, odwiedził nas Michał, bawiliśmy się kartami, tutaj są chłopaki miejscowi stąd, natomiast no, tam się bawi Nuśka, natomiast Gutek z trenerem Mateuszem bawią się, kochani, motorycznie na drabinkach. Mamy w tym momencie strzał z prawej, strzał z lewej, sporo tych piłek, no tak, moja córciu. Gdzie? Ach, przegryzła się wargę, tak? Nie wiem. Nie, nic się nie dzieje. Nie? Nie, jest okej. Przed chwilą miałam. No, gdzieś przegryzłaś kawałeczek. Pękła ci warga, Miśko. Wiesz, nie licz warg, dobra? W każdym razie, kochani, chłopaki się bawią. Staram się im nie dokuczać. Tak jak mówię, nie jest to jeszcze seria Trenuj z Mateuszem i z Gutkiem. Natomiast nie przeszkadzamy im w treningu. Dzisiaj jest indywidualna zabawa. Trener z Gutkiem pracują razem. Słuchajcie, jeden i drugi jest absolutnym pasjonatem tego, co robi, dlatego pracuje się im naprawdę świetnie. To są zajęcia, które uwielbia Gutek, uwielbia trener Mateusz, a ja z przyjemnością się temu przyglądam. Dobra? Wygląda to naprawdę świetnie. Tam w oddali trenują chłopaki, kochani, z Tomaszowa, bawią się, też aktywnie wykorzystują ten czas. Przy piłce Karol, który ma babcię niedaleko u nas, pamiętacie, występował u nas na odcinkach, bawił się z nami w poprzeczki, zdaje się, że w opony, także naprawdę wyglądało to bardzo fajnie. Natomiast na tego typu indywidualnych treningach, które macie okazję zobaczyć, trener pracuje konkretnie pod te rzeczy, które są Gutkowi w jego opinii i ocenie potrzebne, czyli w tym momencie specjalny zestaw ćwiczeń typowo pod niego przygotowany, także jest słupek, miał być słupek i jest słupek. Super. Kudełeczku, chodź, bo tam piłką strzelają. Także pomagam im troszkę w treningu, kochani, pomagam im. Czy pomóc ci dłuchać? No pewnie, że tak. Oczywiście, że ci pomogę. Dawaj, ci pomogę dmuchać. Dajesz radę sam dmuchać? No to super. A ciepła bardzo? No to świetnie. Też się napij, Michałku, troszkę ciepłej herbatki. Nie jest zimno? W każdym razie, słuchajcie. Patrzcie, jak Nadusia ślicznie się bawi, o jak rączki Kudek robi, patrzcie, jak Nasia trenuje swojego braciszka. Ślicznie, pani trenerko, bardzo ładnie to robicie. Tor przeszkód ustawiony, słuchajcie, zobaczcie, szabełki Dzień Niepodległości na sportowo świętują, natomiast trener Mateusz z Gutkiem cały czas, kochani, pracują indywidualnie, natomiast tak jak mówię, to nie są jeszcze dla Was zajęcia, to nie są, kochani, jeszcze, to nie jest seria, o której obiecaliśmy, że będziemy Wam nagrywać, czyli Trenuj z trenerem Mateuszem, dlatego że no, warunki atmosferyczne mamy takie, jakie mamy, kochani, chcielibyśmy, żeby te programy nasze były cykliczne, żeby były seryjne, żebyście dwa razy w tygodniu, co najmniej dwa razy w tygodniu dostali nowy odcinek z serii Trenuj z trenerem, Trenuj z Gutkiem i wtedy będziecie mogli sobie podnosić swoje umiejętności. Natomiast zobaczcie, Gutek uwielbia pracę z trenerem Mateuszem. To jest wybitnej klasy. Już dogadaliśmy się. Popatrz, popodglądaj trochę, jak wygląda
trening taki indywidualny, czyli jakby tutaj trener pracuje z Gutkiem tylko na tej płaszczyźnie, która akurat jemu jest potrzebna, bo kiedy my dojeżdżamy na treningi do Świętoszowa, to tam jest trening taki zróżnicowany, jest pod kątem wszystkich chłopców którzy i dziewczynek, które trenują. Natomiast tutaj mogą chłopcy jakby tylko sobie ten czas poświęcić. Natomiast mówię, no pogodę mamy taką, jaką mamy, natomiast nie jest to pogoda, która dyskwalifikuje, kochani, wyjście z domu i ćwiczenie i bawienie się piłką. Natomiast na pewno jest no, niekomfortowa dla mnie do nagrywania. Natomiast no, nawet jak się stoi z boku i się ogląda, to jest takie wrażenie, że jest zimno. Natomiast kiedy oni są w ruchu, Michałku, to wiesz jak jest. No, im jest ciepło, im jest ok. Natomiast gościem ze mną na odcinku jest Michał. Przypominam, Michał Ziwin. Dawaj piątkę, Michałku. Michałek bawił się przed chwilą z nami z kartami. Skończyliśmy godła, zdaje się, tak? Tak, a jeszcze Olimpiakosu. Ale to skończymy, także my się bawimy kartami, chłopaki bawią się piłką. Natomiast jeszcze nie jeden raz przyjdzie nam tutaj, Michałku, pograć, bo powiedz, obiekt fajny, nie? Jak to wygląda tutaj? Fajnie, nie? Wiesz, myśmy tu już parę odcinków, Michał, nagrali, dlatego że ja tu mam z domu 2-3 kilometry. Często ten orlik jest po prostu pusty, w sensie nie ma nikogo na nim, tak jak teraz widzicie. I wtedy można spokojnie sobie tutaj popracować, nikomu nie przeszkadzając. Natomiast chłopaki, już dajemy. Idziemy po picie, także wypełniliśmy płyny, dalsza część treningu. Zobaczcie, zawijanie piłką za sobą, takie techniczne elementy. Słuchajcie, przyszli kolejni chłopcy sobie pograć, świetnie, cieszy to, że taki fajny obiekt jest wykorzystywany, że nie stoi pusty, kochani, dlatego że zamysłem tego inicjatywy otworzenia mnóstwa orlików na terenie całej Polski było to, żeby to były miejsca żywe, fajne, żeby, kochani, no, żeby młodzież mogła niekoniecznie doskonalić swoje umiejętności piłkarskie, żeby mogli spędzać aktywnie, fajnie czas. Natomiast zobaczcie, fajny trening. Jeden na jeden trener cofa, Gutek przekładanką prowadzi piłkę. Także świetnie to wygląda. Ja jestem też wielkim pasjonatem, kochani, tych zajęć i tych treningów. Fajnie to się ogląda, Michałku, nie? Tak, jak przyglądasz się temu? Tam oczywiście cały czas, zobaczcie, nie poddaje się Kudeł z Naśką. Naśka już taki tor przeszkód zrobiła, że Kudeł zaraz w połowie chyba, słuchajcie, wymięknie. Uwaga, patrzcie na to. Uwaga. Zobacz. Bawią się chłopaki piłką, tak jak mówię, nieprzerwanie na indywidualnych zajęciach z trenerem Mateuszem. W tym momencie element taki troszeczkę skapkowo zadaniowy, trzeba troszkę popodbijać, przepchać piłkę do trenera. Takie ćwiczenie podnoszące czucie piłki, taka technika fajna, użytkowa, zobaczcie. Cyk, cyk. Fajnie to wygląda. No, natomiast pogoda nas nie rozpieszcza. Macie bardzo dużo tego wiatru. Pójdę z tamtej strony, może spróbujemy nagrywać. Idziemy z tamtej strony, Michałku, może ten wiatr będziemy mieć w plecach wtedy. Zobaczcie, szabły się bawią, a chłopaki cały czas pracują ze sobą. Wielki szacunek dla trenera Mateusza, że znalazł czas, kochani, dzisiaj. W środowe popołudnie, dzisiaj jest, kochani, przypominam,
dzień wolny od wszelkich zajęć w kraju. Jest święto, kochani, państwowe, 11 listopada, wspaniały dzień, 90. zdaje się 7. rocznica w 1918 roku. W 1918 roku, kochani, odzyskaliśmy niepodległość i to wielki dzień, kochani. Natomiast to w niczym nam nie przeszkadza, żeby spędzić godzinkę aktywnie na boisku, na Orliku, potrenować. Także dziękujemy trenerze, że trener znalazł chwilkę czasu, aby te zajęcia z nami przeprowadzić. Także tutaj trenują też chłopcy, kochani, chyba z klubu miejscowego, z Tomaszowa. Mają swoje zajęcia, bawią się. A chłopaki dalej, fajna technika użytkowa, zdaje się, przyjęcie z kolana i przegranie nogą. Słuchajcie, to są początki tego typu ćwiczeń. Potem, jak oglądamy czasami rozgrzewkę ekstraklasową i tego typu ćwiczenie robi się na odległości 30 metrów, 20 metrów, kochani, robi to piorunujące wrażenie. Natomiast przypominam, że Gutek to jest 9-latek, zawodnik z rocznika 2006, dlatego tym bardziej wygląda to fajnie, kiedy w tak młodym wieku, kochani, tego typu umiejętności się posiada. Oczywiście ciągle się je doskonali, kochani, dlatego że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Także szykują się chłopaki do kolejnego ćwiczenia, do kolejnego zadania. Za moment wracamy.